Siemano, siemano, jestem Wertes, witajcie w kolejnym odcinku z gry Spider-Man. Dokładnie tak, słuchajcie, jeśli lubicie tę serię, zostawcie jeszcze łapeczkę w górę, wtedy wiecie. Codziennie odcinki, tak jak teraz tutaj, wlatują, a my już się znajdujemy przy kolejnej misji z ratuszem, także będą dymy. Zobaczymy. Tam jest wejście na scenę. Będziemy siedzieć z przodu. Chyba zebrał się spory tłum. Poradzisz sobie. Ostatnio przemawiałem w liceum. Pani Steinberg dała mi truje. Szkoda, że nie może cię teraz zobaczyć. Hej, dasz radę, tato. Przecież ocaliłeś Spidermana. Teraz chyba oficjalnie jesteś bohaterem. Bohaterem? Albo gościem, który nie umie odpuszczać. Chodź, skarbie. Witam serdecznie. Zanim oddam głos burmistrzowi, chciałbym powiedzieć kilka słów. Nasze miasto ma wielkie szczęście. No i? Że tak wspaniali ludzie... Ta wojna gangów chyba wreszcie się skończy. Tyle ode mnie. Ale... Przekazuję głos ale panu tak już całkiem? No wiesz, właściwie jest jeszcze kilka znaków zapytania, ale... To znaczy? No, odjechał stamtąd samochód oznaczony logo Consolidated Shipping. Coś tu serio nie gra. Pytanie co? Może potem pójdziemy na kawę i pogłówkujemy? Tak. Dziękuję ci, Jim. Nie ująłbym tego lepiej, ale spróbuję. Jak już wiecie, Jefferson Davis jest bohaterem. Ale... Może zamiast pić kawę, zjemy razem kolację? No, mogłem wpaść i coś upichcić. Albo możemy spotkać się w neutralnym miejscu i zjeść normalny posiłek, który da się zjeść. W uznaniu niespotykanego męstwa i nadzwyczajnego zaangażowania mam wielki zaszczyt przekazać posterunkowemu Davisowi niniejszy Medal honoru. Telefon. Jestem trochę zajęty, Jim. To chyba pilne. Dobra. Moje gratulacje. Dziękuję, panie burmistrzu. Chciałbym podziękować mojej rodzinie. Żonie Rio i synowi Milesowi. Bez ich wsparcia niczego bym nie dokonał. Tak? Czekałem przez wiele lat na tę chwilę. Kto mówi? W nadchodzących dniach twoja firma, miasto i wszystko, na czym ci zależy, legnie w gruzach. Ludzie będą błagać cię o pomoc, ale ty nie zdołasz ich ocalić. Słuchaj, pajacu, dostaję takie pogróżki dwa razy dziennie. Pokaż, że masz jaja i powiedz, czego chcesz. Chcę, żebyś cierpiał. Miles! Miles!
Jestem przy tobie. Pływa. Dzięki Bogu. Słyszysz mnie, skarbie? Słyszysz mnie? Peter! Jeśli tak, ściśnij moją rękę. Zostań tu! Poszukam twojego ojca. Peter, ocknij się. No już powiedz coś, proszę. Nie. No tak powiem, po tej pokazce z tymi ładunkami, jak tam wywaliły, w porównaniu do efektu końcowego, który aktualnie widzimy, no to się zdecydowanie te wybuchy różniły. Peter, wstawaj! Kto mnie nauczy być bohaterem w następnej grze? Dobra, lecimy. Jakiś obłęd. Tam! Będę tu wieszło, halo. Dobra. Miles na kozaka. Jeszcze nie w swojej grze. Patrzcie na to, co się dzieje. O rany! Co kurde, hardkorowiec. Tu się wali, tu wybuchy. Ten biegnie, kurde. Mamo! To przygniotło. Dawaj, pomagaj. Się trochę naklikam. Dawaj! Kurde! I lipa. Szybko! Zaraz puszczę! Nie puszczaj! Nie bądź but. Grodzisz mi? Dawaj. Magitowa, Miles! Miles! W porządku? Dobra robota, Moon. Nic nie jest? Tak, w porządku. No on jest cały, jakby nie inaczej, halo. Nic mi nie jest. Jesteś cała? Tak, nic mi nie będzie. Nic mi nie będzie. Dobra, słuchaj. Muszę znaleźć tatę, dobrze? Nie. Miles, tato. Nie. Miles, nie! Tak, lecimy. Tata tam jest. Muszę go znaleźć. Mały parkour. Miles! Nie, no zobaczcie na te wybuchy tam. No tak jak mówiłem, no nie było widać jakiegoś wielkiego wybuchu. Czy coś? Ale wszystko to jest rozwalone. Dawaj, Assassin's Creed. Tata był tam. Skaczesz? Co jest to? No tak, ci jeszcze przyszli się upewnić. Czy wszystko poszło według planów? Dawaj, Miles. A ty gdzie? Trzymać się cienia. Zagaś, ściepują. Mogę przejść dookoła, żeby ich ominąć. A możemy. Go. Tak, to był zdecydowanie zły moment, żeby Petera znakotować. Zdecydowanie. Wow. Bo nic tu nie idzie po niczyjej myśli. Oprócz demonów oczywiście. No, odwróć się. Dobra. A, nie mogę ich nakautować. Tak myślałem, że Miles na kozaka poleci coś. Dobra, czyli musimy czekać. Zauważono cię. I cyk, dobra. Okej. Poczekamy. Wszyscy sobie pójdą. Teraz nie przejdę. Muszę ich jakoś ominąć. Dobrze. Ten to nie wiem, gdzie ma oczy. Nie wiem, czy to powinien być. Halo. Bez kitu, nie wiem, gdzie oni patrzą. Wyrąbane, idziemy dalej. Kurde. Sneaky peeky. Myk. Panie zauważył. Kitówka. Dobra, weź się odwróć, co? Tata tam był. Muszę mu pomóc. Usłyszeli cię, halo. No dawaj, odwróć się. Już.
Mam się tak po prostu wbić tam na górę? Znajdę cię, tato. Chyba jo. Nie. Nie. Stój. Nie. Dosyć. Musimy iść. Już. Obudź się, tato. Obudź się. Obudź się. Bardzo mi przykro. Znamy się? Jestem Peter Parker. Byłem w ratuszu, kiedy... Słuchaj, wiem, że mnie nie znasz, ale... Chciałem powiedzieć... Wiem, co czujesz? To chciałeś powiedzieć, tak? Albo... Czas leczy wszystkie rany. Albo nie martw się. Bóg tak chciał? Przepraszam, chciałem tylko... Tylko pomóc. Wiem. Przepraszam za niego. Nie wiem, co mam z nim zrobić. No i po temacie. Wybacz, Jeff. Dobra, Martin Lee przeszedł na złą stronę mocy, jak widzieliśmy. Zaczęliście już szukać Martina Lee? Nie, mówiłam ci, nie zacznę obławy bazując na przeczuciu Spidermana. Ale mówię ci, to musi być on. Wszyscy widzieli. Dowody, to pogadamy. Mocne dowody. Dobra. Dobra, coś mocnych dowodów. Hej, co o tym wszystkim myślisz? Chyba nawaliłem. I przeze mnie dzieciak stracił ojca. Za dobrze cię znam, by cię prosić, byś się nie zatręczał. A co z policją? Mają cokolwiek na nim? W ogóle go nie szukają. Nawet Yuri mi nie wierzy. W takim razie sami go znajdziemy. Trochę zęszyłam w tej sprawie. Sprawdź ten adres. W zeszłym roku Martin Lee wykupił pakiet kontrolny akcji tego centrum recyklingu. Myślisz, że się tam ukrywa? Może. Na pewno nie ma go w Fist. Jeśli nie zostaniesz go w tym centrum, nie może natkniesz się na coś, co cię do niego doprowadzi. Odwala rzeczy, no. Tak! Brawo, MJ. Dam znać, jak się czegoś dowiem. A, jeszcze jedno. Rozmawiałam z detektywem, który przesłuchiwał demony. Twierdził, że Martin Lee potrafi, cytuję, skazić człowieka. Skazić? Co to znaczy? To taka kontrola umysłu, która wyzwala negatywną stronę ofiary. Sprawia, że robi rzeczy, których normalnie by nie robiła. Trochę to naciągane. I mówi to gość, który biega po ścianach.
A co, kurde. No, swoją drogą, jak taka akcja by się odwaliła w Nowym Jorku, to ja myślę, że te demony by miały nie policję, a wojsko na głowie. Ale okej. Coś się będzie działo? Rację. Tutaj aż roi się od demonów. Muszę załatwić tych gości, a potem się rozejrzeć. Dobra. Nie tu, hal. Zagrożenie, zagrożenie, dobra. I mamy jakiegoś pojedynczego typiarza. Tutaj jest jakiś pojedynczy typiarz. Który... no, nie do końca zawsze jest pojedynczy. Poza widokiem, myk. O, cię zgarniam, dziękuję. Dobra. Za widokiem ty jesteś. No to też pana zapraszam na górę. To jest. Poza widokiem, pięknie. Cyk, 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 cyk. Elegancko, elegancko. No dobra, tak sobie myślę. Ty też chyba poza widokiem jesteś. Tak. Nie ma duży. Polataj sobie. Wow. Nie do końca o to mi chodziło. Ale co tam? No picobello. Nie ruszyli wreszcie. Myślałem, że oni tak do końca tutaj będą. Bank. Dobra, porobieni. Porobie, dobra, porobieni. To już wszyscy. Bank. Czyli tam, gdzie wchodziłem, muszę jeszcze raz się wbić. Okej, jest, okej, jest. Gdzieś ta kratka była? Halo? Do not enter. Okej. Teraz mi się drzwi podświetli. Spoko. Zamek antywłomaniowy. Takie stosuje się w bankach, a nie w zakładach recyklingu. A to niespodzianka. Może uda mi się znaleźć źródło zasilania. Pyk. Chyba mógłbym wyłączyć obwód. Potrzebuję elektrosieci. Coś się ruszyło, ale chyba potrzeba trochę więcej prądu. Tego miejsca nie. Okej, kolejne się robi. Już myślałem, że muszę, wiecie, to przeładować czy coś. Spadaj. Sobie nie musiałem. Już. Ale trudno. Dobra. Obwód wygląda wciąż na stabilny. Może gdzieś w pobliżu jest kolejna skrzynka. Oczywiście. Już prawie. Jeszcze tylko jedna. Jeszcze tylko jedna. Tak! Hehe, mamy to. Tak jest. No i tu jest nasze wejście. Elegancko. I odkryć się od tej ściany. Po powietrzu chodzi. Kurczybyk. Dobra, tutaj się chciałem dostać wcześniej. Zdecydowanie górą. Mik. Jest tutaj. Co, drzwi? Nie do otwarcia. Ale jest kratka. No to pyk. Dobra. Co ty, Martin, tu ukrywasz, co? O rany. Broń z arsenału Fiska. No ładnie, panie Lee, no ładnie. Cały czas pod samo ręką był. Ale numer. Pewnie to tam chcą zaatakować. Zaraz. To jest oczywiście sztab wyborczy Osborna. Albo co by innego, nie? Mnóstwo zaawansowanego sprzętu. Może później mógłbym wyprodukować z tego własną broń. Materiały wybuchowe z placu budowy Fiska. Tu nie coś jest jeszcze? Wojna gangów. Demony okradały Fiska, żeby dorwać burmistrza Osborna. Hej, znalazłeś Lee? Nie, ale miałaś rację. Lee wykorzystuje to miejsce jako przykrywkę dla demonów. Produkcja bomb, przerzut broni. O Boże. I lec, wygląda na to, że planują kolejny atak. Tym razem na sztab wyborczy Normana Osborna. To co, lecimy, nie? Musi mieć jakiś zatarg z Normanem Osbornem. Znalazłem tu adres. Myślę, że to ich punkt zborny. Jak się pośpieszę, może zdołam ich powstrzymać.
No co, mamy tutaj plan. Rozkminę. Oczywiście Lee tam nie będzie, ale wiadomo. Martin Lee i demony planują kolejny atak. Tym razem na sztab wyborczy Normana Osborna. Jesteś pewien? Mieliśmy już tyle fałszywych śladów, że... Zaufaj mi. Wysyłam ci adres zakładu utylizacji odpadów. Tam znajdziesz wszystkie dowody. Dobra, załatwię ewakuację tych biur. Ale jeżeli nie masz racji, osobiście będziesz mi szukał pracy. Okej. luźno, luźno. Przyjedź, sprawdź, zobaczysz, kurde. Spidermanowi nie ufasz. Co ty, Jameson jesteś? Prawie jesteśmy. Dzień dobry. Co się tu dzieje, co? Halo? Consolidated Shipping. Dużo ich. Spróbuję to zrobić po cichu. Damy radę, kurde. Co to nowy gadżet, ten zgarnięty? Tak, mogę mamy pułapkę. Tych rzeczy z centrum recyklingu. Okej. Od razu sobie możemy dobustować. Nie możemy, że to one wyzwań. Dajcie mi te wyzwania. Nieźle. Uwielbiam walczyć z bandżerami ich własną bronią. Fajnie to. Poza widokiem. To jak poza widokiem. Mógłbym go normalnie, no nie? I co, i się złapie. Pik. I tak właśnie wygląda karmiczna sprawiedliwość. Co, ja sobie w to strzeliłem bez pułapki? No pięknie. No niby poszła tam pułapka, ale coś mi się nie wydaje, że ona zadziała. Pora na drzemkę. A się tutaj przyczepiły, kurde. No ładnie. Teraz pewnie nie odzyskam towaru. Ktoś widział, ale nie widział. Okej, padną tutaj. Prześpij się z tym. Hello. Dobra, tych mamy z głowy. Snajperzy, kurde. Poza widokiem. Pyk. Ten się to wspina na górę? Nie, on sobie tak idzie, dobra. Ło. Momencik, bo prawie zaszalałem. To tutaj. Pyk. To jest... Kolejny. Elegancko, elegancko. Wrażenie, aha, ci go widzą, okej. Okay. Pięknie. Dawaj go, kurde. Dobra, porobione. Zdecydowanie. Lee tu nie ma. Lepiej zajrzę do środka.
Proszę otworzyć. To popsuje, po co wam klima w środku? Właśnie tak. O, kolejna mapka. Mają bazy w całym mieście. Jej, bazy, nasze magazyny demonów. Dobrze. Tony baz, tak? Okej, fajnie. Co tu jeszcze można znaleźć? Dajcie mi jakieś inne aktywności. Co to jest? Faktura z warsztatu. Pale Horse Rides. Bardzo drogi ten przegląd. Jest jeszcze gorzej niż myślałem. Zdaje się, że demony mają całą armię. No kurde. Oho! Zauważyli nas! Dobra. Pokaż, co tu nowego macie, co? Jakby jeden zabójczy świecący bicz nie wystarczył. I co, i po co ci to było? Kurde, mocny jest ty piasz. Hej, nie ma mnie tam. Niespodzianka, nie żyjesz. Nie wiem, czego się spodziewałem, elegancko. Ale na pewno nie tego. Ci goście nie żartują. Co, kolejny? Tak, kolejni, ale pięknie. Hej, chyba powstrzymałem. Bęk was, chamy, kurde. Nie, ale znalazłem coś, co powinniśmy zbadać. Miejsce o nazwie Pale Horse Rides. Brzmi znajomo. Sprawdzę to i dam ci znać. Nie ma, kurde. Gdzie strzelasz, co? Pozwolił ci ktoś? A ty gdzie? Nie tam przycisk. Macie zabawkę. Bęk! Pięknie. Bardzo pięknie. Rozumiem, Silverbird. Schodzimy na miejsce. Jest kolejny. Odbezpieczyć. Tego nie grali. Nie, nie, nie. Ten jest mój. No dobra. Likwiduję tego suki. Hej! Tak nie załatwiamy spraw w tej dzielnicy! Kod SM1. Ej, ej! Zanim zaczniemy, kim wy do cholery jesteście? Kod SM1! Czekamy na rozkazy! Przyjąłem zgłoszenie. Widzę go. Czekać na Silverbird. Niezłe wejście! Solidne 8 na 10. Dziewięć na 10. Zostaw go! Pracuje z nami! Yuri, wyjaśnisz mi to, proszę? To Silver Sablinova. Szefowa Sable International, prywatnej firmy ochroniarskiej, opłaconej przez pana Osborna. Burmistrz ma teraz własną armię? Kiedy znowu wejdziesz mi w drogę, nie będę taka miła. Idź. Pogadamy później. A ma szefowa biła. No fajty. Sorry za tę akcję z Sable. Powinnam ci była powiedzieć, ale wszystko działo się tak szybko. Tak szybko! Nadal jesteśmy kumplami! Nie, nie jesteśmy. To nie było miłe. Dobra, Sable ma posłuch u burmistrza i ogromną władzę. Przeszukaliśmy adres od ciebie i znaleźliśmy dowody na planowany zamach, ale żadnych powiązań z Martinem Lee. Pracuję na to. Wiecie co? Chamstwo. Naprawdę. Cześć, MJ. Hej, udało mi się znaleźć informacje o innych biznesach Martina Lee. Ma placówki w całym mieście. Ha, te punkty pokrywają się z mapą, którą znalazłem w tamtej firmie. Sprawdzę je. Nie informuj mnie, co w nich znalazłeś. Spróbuję to rozpracować. Dobra, lecę do gabinetu Leaf Feast. Może dowiem się, dlaczego to robi i jakie ma dalsze plany. Dobrze. Pozdrów ode mnie May. Czekaj, chyba nic jej nie grozi, co?
Nie. I ma w głowie tylko jeden cel. Norman Osborn. Dokładnie tak, słuchajcie, ale my już mamy tutaj pół godzinki nagrania, dlatego gazetka, proszę bardzo. Taka gazetka nam się trafiła. To ten, dziękuję wam bardzo za oglądanie i do następnego, na razie, cześć, żółwiczek, zostawcie łapeczkę w górę, yo! Woo!